Proszę was na fireout.pl, bo taką kozacką bluzę, jestem ludzikiem z Robloxa, ej! I dzisiaj przenieśliśmy prawdziwe życie do Robloxa i widzowie musieli zgadywać, dlatego jeśli ty chcesz się tutaj znaleźć i móc wygrać w Robuxy w challenge'ach, to zostaw suba, bo tylko biorę osoby z subskrypcją. Patrzcie na tego słodkiego juniora. Dzisiaj będziemy przerabiać tego zwierzaczka na jakąś znaną postać, tak. I potem tą znaną postać wkleimy do Robloxa, co nie? Dobra, zaznaczyłem fireouta juniora, znaczy skórę jakby mu, co nie? Te, takie cierści. Teraz trzeba zmienić mu kolor na na niebieski. Uwaga, szukamy. O, to jest niebieski! Sonika! Zobaczcie, to jest 1:1! Ej! Dalej, trzeba wkleić Fireoutowi Juniorowi buty, co nie? Jestem ciekaw, czy ktoś to zgadnie na Roblox. Te odcinki są naprawdę dziwne, ale jeśli oglądacie, to jestem mega wdzięczny, bo idealnie buty. Dobra, mamy wklejone buty, jest git, dobra, mi się wydaje, że wygląda całkiem dobrze jak na Fireouta Juniora. Okej, mam oczy, które wyglądają jak oczy Sonika, co nie? Ja, to wygląda jak Sonik, ten taki, co ten, był w filmie i go musieli ustawać całego. Sonik ma jeszcze coś takiego na brzuchu szybko jeszcze przed tym, więc ja postanowiłem też to zrobić, tylko coś mi nie wyszło. No dobra, Fireout Junior będzie mieć kulkę na brzuchu, to... Boom! Fireout Junior jak Sonik. To jest tak piękne. Dobra, spróbujmy dodać Sonic Dog, yeah! Musiałem nazwać go Sonic Dog, żeby Roblox nie pomyślał, że wiecie, dodaję pieska z prawdziwego życia. Jest, mamy go w Robloxie, teraz można go użyć. Ja, mamy gotową mapkę, udało się. O jest, Sonic Dog, mamy go. Jest, Fireout Junior. Ale to jest kozak, to będzie taki dobry odcinek. Sonic, jestem ciekaw, czy ktoś to zgadnie. Dobra, kolejne zdjęcie. Wydaje mi się, że Roblox może to uznać jako moje zdjęcie. Ogólnie specjalnie byłem w takim ciemnym miejscu, co nie, żeby dodać tu straszną postać z tyłu. I tą postać trzeba będzie znaleźć. Tylko dodać małą cenzurkę na moją twarz, czyli friendly smile. Co to jest? Jakie to jest piękne. O, zobaczcie. Super realistic! Zmniejszmy jasność na jeszcze mniejszą, na jeszcze. O! Dobra, tak będzie idealnie. Zadajmy z tyłu taką gąbkę, co nie? Dobra, tutaj, o! Zmienimy temu faciowi z twarzy oczy. Dajmy je tutaj, na tą gąbkę. Ją tutaj, okej. Okay. Nice, coraz lepiej to wygląda. Zmienimy sobie buzię. Stąd też przyklejmy ją tutaj. Taran. I wiecie co to jest? To jest SpongeBob. Bra, dodajemy go do Robloxa, czy się uda? Jestem w Robloxie. To jest moja twarz i to creepy SpongeBob. Nie, dobra, kocham tą grę. Kocham ten odcinek, on jest taki piękny. Dalej, kozak, jestem w Robloxie. Wierzę w to. Dobra, teraz dajemy. No nie, dalej, musimy zrobić kolejne. Dobra, szukałem i znalazłem jakieś bezsensowne zdjęcie. Wiecie co? Przerobimy tę twarz. Naprawdę? Laleczką. Pom, pom, pom. I chyba już każdy wie, co chce zrobić, bo chcę wyciąć jej twarz i wkleić do, jakby do, wiecie, do. W moją twarz. Laleczka tak będzie wyglądać w ten sposób. Weźmiemy sobie takie zdjęcie. Teraz. Czekajcie, spróbuj. Co jest? Co ja? O! Co jest złym twarzą? Nie, czekajcie. Wytnijmy moją buzię, to jest pierwsze primo. Moją buzię idealnie tutaj. Ej, ty! To jest idealne. No w sumie to wygląda, jakby ona miała moją buzię, co nie? Teraz dajmy jej włosy, co nie? Mam nadzieję, że Roblox tego nie wykryje jako moje włosy, tylko włosy laleczki, co nie? Nie! O nie, te przeróbki są złe. Czekajcie, to wyszło zbyt dobrze. Ja nie wiedziałem, że do niej będzie pasować moja fryzura. Mam to po prostu, że to wygląda lepiej na niej niż na mnie. I... ona ma lepszy outfit. Profesjonalny grafik powiedziałby, jest źle, ale ja powiem, jest źle. Aj, no nie, dostałem ostrzeżenie. Musimy to chyba jakoś inaczej zrobić. Muszę usunąć easter egga tutaj stąd, po pierwsze. Dodajemy, sprawdźmy. Yes, udało się. Zaakceptowane, moja twarz tu jest. Oje, całe już prawie zrobione. Nie no, ale to jest patch, bo tu będzie niemożliwe do zgadnięcia. Jak ktoś to zgadnie, to jest pro. Dobra, mamy już 3 kozackie obrazki. Dobra, kolejne to będzie Among Us w realnym życiu. Co to jest? Oh yeah, Among Us in real life. Dobra, kolejne zdjęcie, które znalazłem, to zdjęcie Kota i Wojana w jednym. Nie wiem, jak ja to zrobię, nie wiem, co mam tutaj zrobić. Luigi Mario Bros. Luigi Mario. Mario Luigi. Dobra, weźmiemy go i tutaj. I weźmiemy nasze twarze tutaj. I weźmiemy tutaj moją twarz, wkleimy. Cyk. Pięknie, naprawdę. Hop. Co to jest? I teraz oczywiście nie można użyć naszych twarzy, bo Roblox zabroni. Więc postanowię zrobić tak. Pam, pam.
Tadam! I od razu nasze twarze są zacenzurowane. Gaczy się dodało. It's me, Mario! To działa! Nie wierzę w to po prostu. Roblox jest najlepszą grą na świecie. Najlepszą grą na świecie, że pozwala na takie rzeczy. Kolejne randomowe zdjęcie, o które totalnie nie pamiętam, bo nie pamiętam, kiedy je robiłem. Mamy tutaj zdjęcie zabawki Hugi Wugi w super słabej jakości, ale jest ono naprawdę... Wiecie, kto to jest Hugi Wugi chyba? To jest ten z Poppy Playtime z takiej gry. To jest Friendly Smile, bo oczywiście Roblox nie pozwala dodać moich oczu i buzi, jak zawsze, ale jak dodamy Friendly Smile, to już będzie spoko. Tak, Roblox jest świetny, bo uwielbiam go, naprawdę. Kocham w niego grać. Kocham ludzi, którzy w niego grają. Mam takie duże oczy. Wow. Dobra, i teraz ten, tutaj damy z tego Hugiego Ługiego. Jakby za mną, na tej półce spróbujmy. A, dobra, dobra, jest dobrze. Tylko się tutaj to wytnę. Bang, zobaczcie. Zobaczcie, Hugi Ługi jest za tym, ale to jest dobre. Dobra, Hugi, skoro Hugi Ługi się tutaj kryje, to teraz dajmy mu mocniejszą jasność. O, takie coś. Myślę, że jest okej, okay. No jakoś go tam widać, co nie? Jeżeli ktoś to ogarnie, to jest naprawdę prosem. Ale w końcu trzeba jakieś trudne quizy zrobić, bo jak będą łatwe jak zawsze, to wszyscy i tak zgadną. Dodajemy Friendly Smile. Działa, jest tu Hugi Ługi, co nie? Dobra, teraz trzeba coś uknąć z Guardem. Nie wiem co. Nie mam totalnie pomysłu. Dajemy osobno i teraz zróbmy ją... O, w ten sposób, co nie, że niby ona jest tak w połowie. O, o, dobra. Dobra, tego może nie wstawię, nie pytajcie się, co to za zdjęcie. Mnie w tak, z taką twarzą, wstawmy go tu, bo to jest, co nie, realny skład i tu go damy tu. Yes! Jaki epic, this is epic. This is naprawdę epic. Dobra, teraz musimy wyciąć to. Hop, yes! Działa! To jest kozak, naprawdę. Ten odcinek to jest jeden z najlepszych odcinków, jakie robiłem. Bum, 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 welcome to Brookhaven. Zostawimy to logo, bo mi się nie chce jego zmieniać, ale wygląda realistycznie. Przecież idę pododawać jeszcze resztę obrazków i zaraz się widzimy. Dobra, skończyłem na razie połowę quizu, co nie? Znaczy większość, tutaj jestem ja, na. I tu mamy tego Fire Road Squid Game. Tu mamy Fire Road, znaczy Brookhaven gra. tutaj mamy Pikachu. To jest takie nawiązanie, bo tu macie Pokebola, tu macie żółtego kota, czyli Pikachu. Tu jest Nubek w prawdziwym życiu narysowany i to jest Bacon Hair w prawdziwym życiu, to jest tak dobre. Nie wiem, kto to zrobił, ale to jest ta dziewczyna Bacon, a to jest Bacon Hair. Ah, dobra, piękne. Na przykład Among Us, morf. Można się zamienić w Among Usa na przykład. Można się zamienić w Friday Night Funky. Mam nadzieję, że nie będą zabijać te Friday Night Funkisy, czy te morfy. Naruto morf, Naruto. Dobra, dajmy Naruto morfa, dajmy to. Dobra, jesteśmy na gierce. Wszystko jest już ogarnięte, tak. Dało się, ogarnąć calutką giereczkę, dlatego mamy tutaj na przykład Among Us, I teraz, dawajcie, dolećcie. Tutaj kawałek został, znaczy w sumie to duży kawałek. Tu zobaczcie te postacie. Fire Road Junior. Fire Road i tam jest SpongeBob. Już wiecie wszystko, co nie? Tu mamy tych killerów, którzy po prostu już lecą. Jak on wyszedł? Stój! Shrek, co ty robisz? Przestań, weźcie, wychodzić. Dobra, nieważne, niech idzie. Niech idzie w tę stronę. O ja, to będzie beka trochę, jak on zacznie atakować. Okej, okay, sprawdźmy, czy ludzie ogarną, kto to jest. Wpisują Fire Road Junior. Fire Road Junior. Wszyscy Fire Road Junior. Zgadnij, Sonic! Dobrze, teraz ja jestem ja, a tu jest SpongeBob. Simon nawet wbił, hej napisał. O ja, dobra, tutaj jest SpongeBob, dawajcie. Dawajcie, Fire Road Junior, jeszcze pisał Facepalm. No, w sumie trochę. Los, to próbuję przejść górą. Tu jest zamknięte, zablokowane. Ja, no nikt nie zgadza, że to jest SpongeBob w prawym górnym. Serio? Jeszcze nikt nie zgadza? Ile osób tu próbuje przejść? Ile osób wbija? Są dymy totalne. Jaka wieża z ludzi się zrobiła? No nie, jak to nikt nie może tego zgadnąć? To jest mega proste. Czy to jest, znaczy w sumie to jest trochę ciężkie. Dobra, podpowiem. Sponge! Yes! Zgadli, dobra. Teraz to będzie łatwe, bo to jest lalka. Dadzą radę, widzowie, na pewno. Wiedzę was, widzowie. Dacie radę. Uwaga! Jeszcze ta twarz? Może ta twarz was utrudniła? Nie, dobrze! Teraz Among Us, Among Us. Co prawda to jest jakiś, nie, dmuchany balon. O, Luigi and Mario! Yes, Luigi and Mario. Zobaczymy, czy ktoś zgadnie, no. Uwaga, ktoś napisał Mario, Luigi, Mario, 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 nie, Luigi i Mario. Luigi ktoś napisał, nie, Luigi i Mario. Dobra, wpiszę, bo oni dobrze napisali, tylko wiecie, wszyscy zakrywają ten obrazek. Ale tu jest Poppy Playtime, to widać tutaj. Fire Road, Fire Road, to nie jest Fire Road. Jest, zgadli, ktoś zgadnął Hagi Wagi, ale koksu tu jest.
Ej, to jest koksu, jakiś totalny, że to jest właśnie. O, sejbomek cheater. Dobra, tutaj guard zgadli, dobra. Teraz Brookhaven, to jest mega proste, dawajcie. Brookhaven, a tutaj był guard jak coś. Ta twarz w ogóle. Dobra, jest, zgadli Brookhaven. Dobra, lecą dalej, teraz kot, to jest proste. Pikachu, pika. Ktoś się zbagował. Muszą teraz wpisać, żeby ich uwolnić. A, przeszedł, jest, zgadli. Roblox, Boblox zgadł, nice. Bardzo ładnie, ej, ja mogę spróbować cheatować. Nie ma cheatowania. Dobra, zgadli numek. Teraz Bacon Hair, ostatnie. Uwaga. Czy ja słyszę jakieś dziwne dźwięki? A, Shrek tu atakuje. Uważajcie, widzowie, to jest Shrek. Nie. A, wezmę go, zabiję. A masz, nie. A, umarłem. Uwaga, ostatnie, no Bacon Hair, to jest mega proste. No, przecież to widać chyba nawet. Dobra, wbijajcie, przeszli, udało się. Lecicie, teraz wybierajcie sobie nagrodę. Którą wybieracie stronę? Uwaga, kto wybierze jaką stronę? Tamta wybrała skrzynkę, pani. Tutaj oni wybrali, o nie. Wszyscy nie wiedzą, gdzie mają iść. O, Among Us idzie w tę stronę. Razem uważa się na duba, który jest zbagowany. O, o, noob się zbagował. Kopnę go, dobra, teraz jest, atakuje. A! No, ale myślę, że postacie były fajne. Odcinek też był fajny, jeżeli chcecie zagrać w tą grę, to wpiszcie sobie quiz w Robloxie, może wyskoczy. Ale dzięki za oglądanie, popa wszystkim. No i cześć.